Cześć! Witam Was ponownie w moim nowym odcinku, w którym zrobimy duszone żeberka w młodej kapuście na ognisku w moim kociołku. A więc od czego zaczniemy? Od żeberek. Żeberka należy dobrze przysmażyć na patelni, żeby były takie rumiane. Możecie to zrobić w domu, możecie zrobić na ognisku, możecie zrobić na grillu. Ja to zrobię na patelni mojej i w ognisku. O, dobrze. Patelnia już stoi, rozgrzewa się. Za chwileczkę naleję olej. Żeberka posolę. Nasypię świeżo utartego pieprzu w moździerzu. To jest bardzo ważne, bynajmniej w mojej kuchni. O, dużo pieprzu. Jeszcze może troszeczkę soli. O i wymieszamy. O, patelnia nagrzana, więc możemy wkładać żeberka. Ponieważ ognisko jest gorące, więc o, tak skwierczy pięknie. Może w międzyczasie jeszcze troszeczkę dosypię pieprzu. O, i soli. Już nie mogę się doczekać, jak będą rozpływały się w ustach, a kapustka będzie króciutko tylko duszona. Pycha. Zobaczcie, pięknie są zrumienione, więc teraz przełożę do kociołka. W międzyczasie, kiedy żeberka mi się rumienią, pokroję koper włoski. O, zobaczcie, połowę małej takiej główki koperu włoskiego. Szybciutko. Do tego trzy takie łodygi selera naciowego. Do tego pokroimy trzy cebulki w pół piórka. Ja myślę, że żeberka, druga partia już jest gotowa. O, pięknie się przyrumieniły i teraz przełożę je do kociołka. O. A na patelni przysmażę teraz warzywa. Doleję troszeczkę oliwy. O. Koper włoski, seler naciowy i trzy cebulki. Do tego trzy marchewki w kostkę. Również delikatnie przysmażymy. Pamiętajmy, czosnku nie należy wrzucać równo z cebulą, ponieważ zanim cebula nam się zeszkli, czosnek może się nam przypalić. I wtedy będzie bardzo gorzki i po prostu niesmaczny. Czosnku nie siekam bardzo drobno, o, tak wystarczy. O. Patrz, jak piękny kolor.
już jest. I teraz dodamy troszeczkę białego wina. Uwielbiam białe wino w potrawach, szczególnie z cebulką i koprem włoskim. Do tego jedną papryczkę habanero, ale bez pestek. Pestki wyciągamy, ponieważ one są bardzo pikantne. I wrzucamy do naszych warzyw. O. Teraz troszeczkę soli, świeżo zmielonego pieprzu. O. Chwilę jeszcze potrzymam na ogniu i przełożę do żeberek. Na sam koniec wrzucam kilka gałązek świeżego tymianku. I myślę, że mogę już przełożyć do żeberek. I teraz, moi drodzy, kociołek wstawiam na ognisko. O. Leciutko przemieszam. Wrzucę 4 liście laurowe. 2. Jeden uciekł. 3. Jeden uciekł. Łyżeczkę kminu rzymskiego. Dużą łyżkę papryki. O, taką wystarczy. I 3, może 4 łyżeczki według uznania miodu. Raz, 2, 3 i 4. To jest pyszny miód spaziowy. Wow, uwielbiam to. Doleję troszeczkę białego wina jeszcze. O. 0,5 litra wody. Przykrywam pokrywką i zostawiam na 45 minut. Moje żeberka będą się dusiły około 45 minut. W tym czasie pokroję kapustę. A jak to zrobić, to już Wam pokażę. Kapustę należy przekroić w 4. Raz. O. Dwie części. I 4 części. No takie ćwiartki. I teraz kroimy. Nie musi być równiutko, ani nie musi być cieniutko. To jest młoda kapustka i nawet grubsze kawałeczki będą bardzo delikatne. I przekładamy do miski. A najlepiej jest głąb. Na 1,5 kg żeberek użyję 3 takie niewielkie młode kapustki. Też one wszystkie 3 ważą też około 1,5 kg. To nie jest jakaś sztywna zasada, można dodać mniej, można dodać więcej. W zależności kto jak lubi. Ja robię w ten sposób. A Wy jak robicie? Napiszcie w komentarzach. Moi drodzy, minęło 45 minut. Teraz czas na kapustę, którą wrzucę i będę dusił razem z żeberkami jeszcze około 20 minut. Pokrywka do góry.
ależ tam pięknie wygląda. I wrzucamy naszą piękną, młodziutką kapustę. Przemieszam żeberka. I teraz tak, łyżeczka soli obowiązkowo. Raz już dodawałem kmin, dorzucę jeszcze, ponieważ kapusta i kminek to doskonałe połączenie. I łyżeczkę pieprzu. Jakieś 5 minut przed końcem dodam kaperek. A więc co, zakrywamy i czekamy około 20, no może pół godzinki. Moja potrawa jest już gotowa, więc będziemy nakładać. Pięknie wygląda. Ciężko nabrać łyżką żeberka, ale chcemy z kapustą. Pięknie to wygląda. Przyrumienione żeberka, uduszone w młodej kapuście. Jak wiecie, uwielbiam posypać moje potrawy czymś świeżym, zielonym, jakimiś naprawdę pysznymi i aromatycznymi ziołami. I tak właśnie zrobię. I moje żeberka w młodej kapuście są skończone. Zobaczcie, wyglądają naprawdę przepysznie i apetycznie. Nie pozostaje mi nic innego jak tylko spróbować. Mięso same odchodzi od kości. Zobaczcie. Patrzcie. Są bardzo delikatne. A jakie dobre. I ja już dzisiaj z wami się żegnam i do zobaczenia w kolejnym pysznym odcinku. Pa!